Dzień dobry, nazywam się Tomasz Mazurek, mieszkam w miejscowości Spytajny w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie Bartoszyce. Prowadzę gospodarstwo rolne, ekologiczne, w którym 5,5 hektara zajmuje uprawa malin. W 2023 roku w moim gospodarstwie warmińsko-mazurski ośrodek doradztwa rolniczego z siedzibą w Olsztynie założył 0,5-hektarowe ekologiczne poletko doświadczalne. Doświadczenie miało na celu posianie białej koniczyny w międzyrzędziach. Koniczyna jednoznacznie ograniczyła wzrost chwastów, zwiększyła wilgotność gleby i udział azotu w produkcji malin. Doświadczenie te doprowadziło do poprawy kondycji roślin i wzrostu efektywności uprawy. Nabyta wiedza znajdzie na pewno zastosowanie w przyszłych uprawach w moim gospodarstwie. Dzień dobry, ja się nazywam Ania Krzyżak i jesteśmy w gospodarstwie zielarskim mojego syna, Michała. Nasze gospodarstwo zajmuje się uprawą zielarską, a w tej chwili w uprawie posiadamy przede wszystkim pokrzywę. Jest jeszcze jedna roślina, którą dopiero zaczynamy uprawiać, nazywa się różeniec górski, ale chciałabym opowiedzieć Państwu najpierw o pokrzywie. Pomysł założenia uprawy pokrzywy zrodził się w głowie profesora Węglarza i profesor Kasi Bączek na SGGW. Oni to porozumieli się z moim synem, postanowili przywieźć tutaj wyselekcjonowane sadzonki i założyć taką uprawę, z której będzie można pozyskiwać później sadzonki do zakładania kolejnych plantacji, tak? A obecnie w tej uprawie znajduje się 15 różnych odmian pokrzywy. Tematem tej uprawy, tak, założonej z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, była uprawa wyselekcjonowalnych form pokrzywy zwyczajnej przy zastosowaniu klonalnego materiału rozmnożeniowego. Powierzchnia tej uprawy wynosiła około 20 arów, a demonstracja polega na uprawie wyselekcjonowanych form tej pokrzywy. Tak jak mówiłam, tutaj jest już 15 odmian i jest to materiał klonalny i chodziło o to, żeby mieć materiał rozmnożeniowy do zakładania kolejnych plantacji. Efektem tej demonstracji miało być pokazanie wpływu technologii uprawy na pozyskiwanie wysokiej jakości surowca. Dzień dobry, nazywam się Piotr Staszewski, znajdujemy się w Ostoi Natury, w regeneratywnym gospodarstwie certyfikowanym ekologicznie, którym zajmujemy się uprawami warzyw i owoców, głównie owoców miękkich. Za mną znajduje się już ostatnia w tym roku świeża marchewka w Ostoi zbierana na pęczki. Jako że pojawiły się już przymrozki, więc coraz mniej warzyw będzie świeżych. W zeszłym roku wspólnie z ośrodkiem warmińsko-mazurskim ośrodkiem doradztwa z siedzibą w Olsztynie przeprowadziliśmy pokazy i przeprowadziliśmy, można powiedzieć, pewnego rodzaju testy. Pierwsza część, bardziej wybrana przez nas, to była mechanizacja samej uprawy i robotyzacja. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to przy współpracy z odpowiednim ośrodkiem naukowym i z ODR-em przeprowadziliśmy całą masę małych doświadczeń. Cały test był dosyć rozbudowany, trwał prawie pół roku. Bardziej skupiliśmy się już na samym elemencie uprawowym i na głównym wyzwaniu w uprawie marchwi ekologicznej, jakim jest pielenie. I do tego mieliśmy narzędzie w postaci robota od Robotti, który w połączeniu ze współpracą z polskimi producentami maszyn i osprzętów był w stanie opielić nasze pole marchewki. Ta maszyna przygotowana przez jednego z partnerów, która najbardziej się sprawdziła w pieleniu, przyjechała do nas dopiero
pod koniec czerwca, więc dopiero ostatnie czerwcowe i lipcowe nasadzenia mogły być poddane pieleniu właściwemu, ale na koniec sezonu widać było, jak dobre efekty osiągnęliśmy.